moi drodzy, zaczynam tego vloga w czwartek, ponieważ nadal mam wolne, więc postanowiłam, że będę vlogować dla Was po prostu najwięcej jak się da. Dzisiaj w ogóle mam Was na takim statywie nietypowym, którego mogliście widzieć w ostatnim haulu, który Wam gdzieś tutaj podlinkuję. I na sam początek, jak się tylko do Was odzywam, to właśnie pytanie do Was i chciałabym, żebyście udzielili mi odpowiedzi w komentarzach i na Facebooku, i na Instagramie, i tutaj na YouTubie, ponieważ mam do Was pytanie dotyczące tego, w jakiej formie Wy chcecie te vlogi, ponieważ to Wy razem ze mną tworzycie ten kanał i ja bym chciała, aby dla Was to była jak najbardziej taka wygodna forma do oglądania, a wiem, że nie każdy ma czas oglądać takie długie vlogi, jakie ja w zwyczaju robię. Ja osobiście wolę oglądać takie długie vlogi, ponieważ dzięki temu mogę tak naprawdę odpocząć sobie przy tym filmie. Ale wiem, że nie każdy ma i czas, i chęć oglądać tak długie vlogi, dlatego tu pytanie do Was, moi drodzy. Czy chcecie vlogi z jednego dnia, czyli byłyby od czwartku do niedzieli w tym momencie 4 vlogi i codziennie lub co drugi dzień pojawiałby się vlog? Czy chcecie vlogi takie zbiorcze, żebyście sobie mogli usiąść, odpocząć i zrelaksować się przy takim filmie? Dajcie mi znać, to jest bardzo ważne, więc czekam na Wasze komentarze. It's a beautiful day. Wake up. 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 It's a beautiful day. Pobudka, moi drodzy, niestety, ale dzisiaj rano, jak się obudziliśmy, tylko to informacja w wiadomościach na temat ataku znowu we Francji. Powiem Wam, że to jest coś strasznego i jak możecie widzieć, to aż łzy po prostu napływają człowiekowi do oczu, bo no, jest to straszne, jak innym ludziom dzieje się krzywda. No i powiem Wam, że pomimo tego, że ja nie mam żadnej rodziny we Francji, ogólnie nikogo takiego bliskiego, to mimo wszystko i tak mi jest niezwykle przykro, że taka sytuacja ma miejsce. No i ogólnie składam wszystkim serdeczne kondolencje i wyrazy współczucia, jeżeli dotyczy to Waszych bliskich. No i niestety, no dzisiaj się tak miło nie przywitamy na vlogu, bo wydaje mi się, że trzeba to też z należytym szacunkiem potraktować tą sytuację. Zawsze jak się coś dzieje we Francji, to ja zawsze myślę o Julce Kowus, pomimo tego, że nie znam jej osobiście. To jest to osoba, która nagrywa na YouTubie i powiem Wam, że zawsze, ale to zawsze myślę o niej, myślę o Aleksie, myślę o całej rodzinie, bo no gdzieś tam, mimo wszystko, że tych ludzi się nie zna osobiście, to jest to mega, mega przykre i no i tyle, no. Powiem Wam, że mnie to każdorazowo niesamowicie martwi, bo powiem Wam szczerze, że co mnie tak prześwietla. Bo powiem Wam szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby moja rodzina miała tam być i żeby komuś z moich bliskich miała stać jakaś krzywda. Także
naprawdę Julka daje znać, czy wszystko jest w porządku. Wiem, że ty nie mieszkasz w Nicei, tylko w Paryżu samym, ale mimo wszystko teraz jest okres urlopowy i naprawdę jest to mega, mega, mega straszne przeżycie. Moi drodzy, ja właśnie dla was będę nagrywać, właściwie już nagrałam, ale w nietypowy sposób, więc ogólnie będę nagrywać teraz dwa filmy dla was i jeden z nich to będzie test podkładu z Bielendy, który wtedy mi się nie udało nagrać, a drugi to będzie haul zakupowy i nie tylko kosmetyczny, więc wyczekujcie tych dwóch filmów wkrótce na kanale. Ja właśnie próbowałam zrobić sobie zdjęcie tego makijażu, który dzisiaj sobie machnęłam i oczywiście jak to czasami bywa, po prostu no, nie da się zrobić fajnego zdjęcia, które już może nie fajnego, co odzwierciedlającego w miarę rzeczywistość, jeżeli chodzi o kolory. No więc trochę dupa, no ale trudno. Ja się zabieram do pracy, a wam życzę miłego dzianka. Więc moi drodzy, ja dzisiaj jestem na działeczce u mojej YouTube'owej siostry Ani na ogródku. Tiruriru. Tak to właśnie się prezentuje. I teraz idziemy robić ognisko. Sparko. Sparko. Co robisz, siusiu? Sparko, chodź. No co? No co? Pokaż, jaką masz piękną wróżkę. Pokaż. Ojej, ty nie lubisz, ja wiem. No. To straszne. A ja miałem zaszczyki do oka. Ja też. No. Miałam operację na oko. No. Na żywym oku. Na żywym oku, no, do żywego oka. Dzisiaj Ania ma urodziny i wszyscy składają Ani serdeczne życzenia. Marshmallow clouds keep drifting by. 3 weeks at school already, dream about next June. I won't question why or where I'm guessing I'm supposed to be. Części sobie ogarnęłam i poukładałam, wymyłam to wszystko, no i teraz tutaj wyciągnęłam tą matę antypoślizgową i muszę ją teraz wyczyścić, później będę wszystko znowu układać, także jak na razie to wygląda jak po wojnie, także tak. Kolejna szuflada ogarnięta, proszę bardzo, elegancko.
Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w niedzielnym vlogu. W ogóle zapomniałam się dzisiaj z wami przywitać, taka ze mnie gapa. No ale ważne, że się zczaiłam i że się teraz z wami witam. Właśnie podgrzewam leczo dla mojej siostry, ponieważ mnie odwiedziła dzisiaj. Powiedziała, że ma smaka na takie coś, więc stwierdziłam, że jej podgrzeję. No ja dzisiaj nagrałam właśnie filmik z tym makijażem dla was, bo pod ostatnim filmem z testem podkładu z Bielendy to właśnie pisałeś też, że fajny makijaż, więc stwierdziłam, że go dla was po prostu nagram, więc nagrałam i zobaczymy jak to wyjdzie, bo nagrywałam na tym tle właśnie, które jest za mną, a ostatnio też któraś z was, chyba Kinga, mi pisała, że żebym nagrała na tym tle, no bo to de facto no, jest białe i takie czyste tło, więc że czemu nie, no i stwierdziłam, że jakoś pokombinuję. Zobaczymy jak to wyszło, bo ogólnie tutaj mam mało miejsca, więc trochę słabo, no ale jakoś dałam radę, jakoś się przemęczyłam i wyszedł taki oto makijaż. Czyli dzisiaj będę wrzucała zdjęcia, więc jak wy to oglądacie, to już te zdjęcia tego makijażu widzicie na moim Facebooku i na moim Instagramie. Także tak to się prezentuje, moi drodzy. Tu mamy leczo dla mojej sister, więc już idę jej te leczo zanieść. Siostro, nadciągam. No kto robi najpiękniejsie i najsmaczniejsze leczo na świecie? No kto? Cześć moi drodzy, dzisiaj przychodzę do was z, wydaje mi się, bardzo ciekawym tematem, który bardzo wielu z was się przyda, ponieważ porozmawiamy sobie na temat tego, jak odróżnić podróbkę od oryginału podczas robienia zakupów kosmetycznych na AliExpress. Moi drodzy, właśnie nagrałam dla was super film i mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu totalnie, ponieważ uważam, że jest to bardzo ciekawa tematyka i przygotowywałam się do tego filmu, żeby wam w jak najbardziej przystępny i merytoryczny sposób przedstawić ten temat. Nie będę wam zdradzała teraz jaki, ale jak śledzicie mój kanał, to na pewno wkrótce ten film się pojawi. Chciałam wam też powiedzieć o super pomadce, którą mam teraz na ustach od mojej siostry. Jest to pomadka matowa, ta zastygająca w płynie od Golden Rose. Powiem wam, że naprawdę o takie wykończenie mi od XX lat chodziło, a nigdy takiego znaleźć nie potrafiłam i teraz właśnie dzięki mojej siostrze już wiem, czego szukać. Powiem wam szczerze, że moja siostra przed chwilą normalnie zjadła obiad i nie był to posiłek raczej typu beztłuszczowego. I powiem wam, że nic się nawet jej nie ruszyło na tych ustach. Wyglądają one totalnie tak jak moje teraz, więc naprawdę ja jestem zachwycona tą pomadką. Jeszcze za chwilę się jej zapytam, jaki to był kolor, bo właśnie nie pamiętam dokładnie, jaki to był kolor. Malwinko, jaki to był kolor tej pomadki z Golden Rose? Nie wiem do końca. Moja siostra mówi, że nie wie do końca. 09. Moja siostra umiera, bo właśnie wczoraj robiła urodziny i ma kaca. Dobra, moi drodzy, ja już się z wami żegnam. Jak widzicie, moja pomadka jest już parę godzin na moich ustach, a totalnie nic się z nią nie dzieje. Więc to jakoś dziwnie światło pada, jakbym miała jakieś cienie pod oczami. W każdym bądź razie, podsumowując, wyjątkowo ten vlog był jakiś taki chaotyczny. Nic tutaj się jakiegoś charakterystycznego, nie wiadomo jakiego ciekawego nie działo, ale mam nadzieję, że wam się podobało po prostu to, co było. Tak jak was prosiłam na wstępie, dajcie mi proszę znać, czy wolicie takie vlogi właśnie zbierane z kilku dni, czy wolicie takie vlogi, które są z każdego dnia i tyle. Po prostu chcę wiedzieć, czy to mają być takie krótsze, czy dłuższe vlogi. No i jeszcze wam chciałam powiedzieć jedną rzecz, takie orędzie do narodu na sam koniec, bo ja miałam ostatnio taki dość ciężki czas sama z sobą psychicznie i emocjonalnie. Powiem wam, że bardzo też to wpływało na moją chęć do nagrywania na YouTubie, ale znalazłam takie rozwiązanie dla siebie i mam nadzieję, że też tutaj was tak trochę zmotywuję, bo stwierdziłam, że jeżeli człowiek czuje się zniechęcony, jeżeli człowiek czuje, że nie ma siły i nie ma pozytywnej energii, to po prostu powinien dać sobie troszeczkę luzu, wykorzystać ten czas dla siebie, nie wiem, wyspać się, poczytać, zjeść coś dobrego, ugotować coś dobrego, napić się czegoś dobrego, zrobić coś, z czym po prostu poczujecie się dobrze, co was zmotywuje i zachęci,
Może to jest proste i banalne, ale bardzo często raczej człowiek ma tendencję do tego, żeby się zmuszać do robienia czegoś, nawet jeżeli nie ma na to ochoty, bo w imię tego, że tak się powinno, że tak jest lepiej, że coś tam. Ale nie, ja uważam, że nie ma co się zmuszać, bo wszystko to, co robimy, kiedy jest wymuszone, to to naprawdę widać i to nigdy nie będzie dobre, więc lepiej przeczekać. I na ten przykład mogę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że ze względów zdrowotnych w ostatnim czasie miałam więcej wolnego, w sensie takim, że byłam w domu, to nagrałam, nie wiem, może z 2 filmy przez ten cały czas, bo po prostu się nie czułam na siłach do tego i stwierdziłam, że nie będę się do tego zmuszać. Natomiast na przykład dzisiaj już troszeczkę lepiej się czułam, nadgoniłam to wszystko i nagrałam fajne filmy i jestem z tego zadowolona i jest ta dobra energia, którą chcę Wam dawać i którą się chcę z Wami też dzielić, więc to tylko tyle słowa mojego wstępu i zakończenia jednocześnie w tym temacie, jak sobie radzić ze zniechęceniem. Dobra kochani, ja się z Wami już żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego, jak zawsze życzę Wam właśnie tej pozytywnej energii, żeby Was nie opuszczała, a jeżeli już Was opuści, to znajdźcie sposób na to, żeby pozbierać się do kupy, ale nigdy się do niczego nie zmuszajcie, po prostu. Dziękuję bardzo za oglądanie, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, pa!